Witam Was bardzo w dość nietypowej formie jak na ten kanał, ale w tej formie chciałbym pokazać Wam ulepszanie Endera III, którego tutaj właśnie widzicie i którego pewnie już znacie z ostatniej recenzji. Jak mówiłem, nie ma tutaj wiele do poprawiania, także tych modyfikacji nie będzie wiele. Przede wszystkim zmienimy sobie chłodzenie, bo to nie wyrabia najbardziej i wymiana tego powinna dać bardzo dużą różnicę w jakości. Do tego, jak widzicie, wydrukowałem już części nowego chłodzenia i wydrukowałem je z PET-u, także powinny długo wytrzymać i nic im się nie powinno dziać. Do tego będzie nam potrzebny jeszcze wentylator na 24 V, ponieważ takie napięcie jest w tej drukarce. No i tak naprawdę te zmiany powinny wystarczyć, żeby uzyskać naprawdę niezłe wyniki z tej drukarki, ale my oprócz tego, że chcemy tą drukarkę zrobić tak, żeby lepiej drukowała, to chcemy, żeby była cicha, bo jest w niej potencjał na cichość, ponieważ wszystko pracuje na tych śmiesznych rolkach, także nie trzeba wyciszać tutaj łożysk. Żeby to zrobić, wymienimy sobie płytę główną na taką i w niej zamiast tych standardowych stepsticków, które tutaj są, zamontujemy TMC2208, dokładnie takie same, które mam w swojej drukarce. Po tych zmianach zobaczymy, co będzie najgłośniejsze, czy będą to wentylatory. Jeżeli któryś z nich będzie bardzo głośny, to prawdopodobnie też go wymienię, no ale to się okaże. Także zaczniemy sobie od najprostszej zmiany, czyli od wymiany tego właśnie chłodzenia. Także zaczynamy. Ok, jak widzicie, udało mi się już dobrać do głowicy. Jeszcze w międzyczasie obciąłem tutaj trochę tych tretytek, żeby mieć dostęp do wentylatorów, ponieważ jeden z nich będę wymieniał i to jest ten, ale to później. Spróbuję najpierw w ogóle to założyć. Aha, jeszcze taki mały tip, jeżeli będziecie to robić, to nie zapomnijcie wrzucić tych wszystkich nakrętek, wcisnąć tak naprawdę na swoje miejsca, ponieważ ciężko to będzie później zrobić i będziecie musieli to jeszcze raz odkręcać i przykręcać, także zróbcie to wcześniej. No dobra, jak widzicie, tą główną część chłodzenia mam już zamontowaną razem z tym śmiesznym uchwytem na przewody. No i muszę Wam powiedzieć, że wygląda to kolosalnie. Jest to dość duże i masywne, ale mam nadzieję, że będzie dobrze działać. Dobra, zostało przelutować wentylator na ten, przykręcić go tutaj, ogarnąć kabelki i będzie można zobaczyć, czy ta zmiana coś sensownego dała. No i jak takie cudo miało to wszystko schłodzić? Takie maleństwo. Dobra, także tak to wygląda po podłączeniu wszystkiego i skręceniu. Powiem Wam, że wygląda to całkiem nieźle. No i w sumie chwila prawdy. Zobaczymy, czy to działa i czy dmucha w odpowiednim kierunku. W odpowiednie miejsce, może lepiej powiedzieć. Całość się odpaliła. Już widać, że ten wentylatorek się zakręcił, także pewnie będzie dobrze. A to zaraz sobie zobaczymy, czy jest na pewno tak, jak chcemy. Pyk.
No, słychać, że działa. I czuć, że dmucha tu, gdzie powinno. I myślę, że zdecydowanie mocniej niż ten pierwotny wentylator. Czy teraz pytanie, czy ja mam tutaj coś do wydrukowania? Nie mam. Także przygotowuję Marwina do wydruku. No i myślę, że na tym najbardziej będzie widać różnicę w wydruku. Pewnie wydrukuję też Sowę. I zobaczymy, jak sprawdza się to nowe chłodzenie. No dobra, jak widzicie, Marwin się właśnie wydrukował i po prostu różnica jest kolosalna. Ja to jeszcze wam później pokażę na zdjęciach, to znaczy wy teraz pewnie będziecie widzieć zdjęcia, no ale nie trzeba być ekspertem, żeby powiedzieć, że ten po lewej jest o wiele lepiej odwzorowany. No dobra, przyjemniejsza część już za mną. Pozostało teraz dostać się znów tam do środka i wywalić wszystko, co tam jest. Także do dzieła. Słuchajcie, poszło mega szybko. Spodziewałem się, że to zajmie mi o wiele więcej czasu. No i jak widzicie, ta płytka już jest na wierzchu. Problem polega na tym, że ona jest nieco mniejsza, a przede wszystkim to otwory tutaj nie pasują. To było wiadome z góry, że tak będzie. Dlatego powiedziałem, że tą część sobie narysuję od nowa i wydrukuję specjalnie pod tą płytę. Jak ją ustawię, jeszcze nie jestem do końca pewien, ale podejrzewam, że jakoś w ten sposób. Ale jak widzicie, po pierwsze, tutaj mamy gniazdo USB, czyli niedobrze. A po drugie, to nie ma tutaj slotu na kartę pamięci. I ten slot będę musiał dodać. Mam taki wolny slot od Arduino i sobie go tutaj podłączę. Tylko jeszcze nie wiem, jak ja to tutaj wszystko upchnę. Do portu mam przedłużać, także tutaj z tym nie ma problemu. Bardziej myślę o to, czy zmieści mi się karta dokładnie tam, gdzie bym chciał. No, także pozostało mi zaprojektować tą część i wydrukować i wtedy się wszystko okaże. No dobra, jak widzicie, już ta nowa obudowa jest zainstalowana i cała płyta główna i wszystkie przewody już popodłączałem. Tu jest na razie trochę bałagan, ale to później ogarnę, jak już się okaże, że wszystko działa. Nie mam jeszcze pokrywy, ponieważ się drukuje. No co, trzeba teraz postawić Merlina na tym. Także czas na trochę komputerowej magii. OK, system mamy już wgrany, także sprawdźmy, czy to nie wybuchnie. No, odpaliło się i najważniejszy test.
No, wygląda na to, że działa. Sprawdźmy sobie grzanie. Tam się diody zapaliły. No, widać, że grzeje. Tak. Dobra, to ja zrobię jeszcze kalibrację, pit tuning, różne takie bajery. No i czas wydrukować parę testów. Wszystko już jest skalibrowane, ustawione, złożone. No i poszedł pierwszy wydruk. Oczywiście znów Marvin, a jakość jest moim zdaniem lepsza, ale to zobaczycie później. Także ja teraz puszczę tutaj kilka różnych wydruków, żeby porównać z tymi, które wydrukowane były przed tymi wszystkimi modyfikacjami. No i zaraz powinniście zobaczyć tego efekty. A przede mną jeszcze parę godzin drukowania. No i nie powiedziałem o jednej ważnej rzeczy. Jest ciszej. Posłuchajcie, jak teraz brzmią silniki. No, jak słyszeliście, praktycznie ich nie słychać. Słychać jedynie wentylatory. Ale nie będę ich wymieniał, ponieważ ten, który tutaj założyłem, jest zdecydowanie głośniejszy niż wszystkie inne. Ja go teraz uruchomię. No, i on jest z tego wszystkiego najgłośniejszy. Jeszcze później zmierzę, jak to wychodzi w decybelach. No i będzie porównanie z tym, co było oryginalnie. Jak widzicie, jakość wydruków po modyfikacji jest nieporównywalnie lepsza. Co prawda nie ustawiłem retroakcji wystarczająco dobrze, więc pojawiło się trochę nitek, ale i tak rezultaty są bardzo dobre. Oczywiście jest to głównie zasługa poprawionego chłodzenia. Nowe sterowniki silników pozwalają uzyskać trochę gładsze ściany, co wpływa na efekt końcowy, ale w marginalnym stopniu w porównaniu do wpływu lepszego chłodzenia. Pamiętajcie jednak, że celem wymiany driverów, a co za tym idzie także płyty głównej, było wyciszenie silników i to oczywiście udało się osiągnąć. Co prawda, biorąc pod uwagę pomiary, może nie być to takie oczywiste. Dźwięk silników został wyeliminowany, co słyszeliście wcześniej. Niestety wykorzystany przeze mnie wentylator dość wyraźnie daje o sobie znać, a do tego wentylator chłodzący płytę główną również nie grzeczy kulturą pracy i to głównie dlatego wyniki pomiarów są praktycznie takie same. Po wyłączeniu najgłośniejszych wentylatorów wyniki to około 50 dB, a nawet i sporo poniżej 50 po zatrzymaniu kolejnego wentylatora. Mam nadzieję, że da Wam to mniej więcej pojęcie o tym, jak ciche są silniki po wymianie driverów. O tym więcej opowiadałem w filmie na temat wyciszenia drukarki, do którego link macie w rogu ekranu. Mimo odgłosu wentylatorów, teraz drukarka jest zdecydowanie mniej uciążliwa dla otoczenia. Jak zwykle linki do wykorzystanych części znajdziecie w opisie. A tak by the way, to okazało się, że rzeczywisty rozmiar stołu Endera to 235x235 mm, także w razie czego mamy te 15 mm więcej w każdą stronę niż podaje producent. Dajcie znać, jak podobał Wam się film w takiej formie. Jest ona dla mnie nowa, także na pewno można tutaj jeszcze wiele poprawić. W każdym razie chciałbym robić więcej filmów w ten sposób, ponieważ pochłania to mniej czasu i estetycznie powinno umożliwić mi to tworzenie większej ilości filmów. Jeśli chodzi o Endera, to trafi on teraz w ręce Kody z kanału Koda Moto Video, na który serdecznie Was zapraszam, szczególnie jeśli interesuje Was tematyka motocyklowa. A jeśli chcecie śledzić dalsze losy tej drukarki, to wpadajcie na kanał Koda Zone, bo tam z tego co mi wiadomo, za jakiś czas pojawią się filmy, w których Ender na pewno zagości. Link do kanału powinniście znaleźć teraz na ekranie oraz w opisie. I to tyle w tym filmie, także zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobał, a jeśli jesteście na tym kanale po raz pierwszy, to zachęcam również do subskrypcji i śledzenia mnie na Facebooku. Dzięki za oglądanie, cześć!